Cześć wszystkim, tu Joto Mama. Przychodzimy do Was z nowym vlogiem. Słuchajcie, mamy dzisiaj poniedziałek, 25 września, a to znaczy, że teraz vlogi pojawiają się na czas, tak, na bieżąco. To już nie jest takie opóźnienie tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, nie. Teraz już będziemy nagrywali na bieżąco i aktualnie wchodzimy w taki okres... Szkolny. Nie, urodzinowy. Słuchajcie, jutro Isza będzie miała urodziny. Dzisiaj raczej vlog będzie o takiej tematyce przygotowań do urodzin Aiszy. Oczywiście o tym przy niej mówię, ponieważ to nie jest Elias, który w sumie nie ogarnia za bardzo, kiedy on tam ma urodziny. Póki się nie dowie, Isza czeka na swoją urodzinę. Isza wie o tym, że ona jutro ma urodziny. W sumie o tym nam powtarza codziennie. Mam już do urodziny. Ale słuchajcie, najważniejsze, Aisza dzisiaj zdała swój pierwszy egzamin. Było to biologia. A jeszcze dlaczego dzisiaj? Dlaczego przed urodzinami, powiedz mi? Chcę wcześniej mieć wakacje. Wakacje w tym roku chcesz mieć wcześniej? Słuchajcie, tak, w zeszłym roku, w sumie Wam o tym już mówiłam, to było takie chaotyczne, bo Aisza zaczęła jeden przedmiot, później przeskoczyła na drugi i w sumie można powiedzieć, że nie tyle straciliśmy kilka miesięcy, tylko że ona po prostu nie zaliczała te przedmioty, tak? I to było takie pomieszane. A w tym roku ona sama postanowiła, że ona zalicza jeden przedmiot, uczy się na spokojnie, rozumie, zalicza jeden przedmiot, odpoczywa, idzie dalej, tak Aisza? I tak właśnie Aisza zrobiła i zaliczyła dzisiaj biologię i już może na spokojnie po prostu imprezować jutro, tak? Też tutaj, jak możecie zauważyć, za mną mamy niewielkie zmiany. Wielkie zmiany w domu. Życzymy wszystkim miłego dnia. Zostańcie z nami. Czyli mamy tapetę w bawialni. Nareszcie, bardzo się cieszę i wydaje mi się, że ta ściana naprawdę super się zmieniła. Chociaż mi się wydawało, że wcześniej, jak była ta biała ściana, że jest dobrze. Ale nie, teraz widzę, że jest super. I słuchajcie, też pojutrze ma do nas przyjść pan, który przyklei listwy, czyli przed imprezą Aiszy. Aisza będzie miała imprezę z przyjaciółkami. Co tu się dzieje? Aisza będzie miała imprezę z przyjaciółkami i Dobra, z przyjaciółmi. Ja też będę dla Aiszy miała prezent. Tak? Słuchajcie, impreza ona będzie miała od soboty na niedzielę, czyli taka z nocowaniem. A jutro będziemy mieli taką mini imprezę w gronie rodzinnym. I dlatego mam nadzieję, że zdążymy z tymi listwami do soboty, więc może się uda. Będziemy mieli w końcu już listwy. Listwy od dawna już mamy kupione, tylko po prostu nie mieliśmy czasu, tak samo jak z tymi tapetami. Tapety leżały i nie mieliśmy po prostu czasu, żeby po prostu zamówić kogoś, kto nam przyklei te tapety i zamontuje listwy. Kolejna zmiana to jest pokój dziadka, taki pokój gościnny. Tu mamy taką tapetę w paski. Wydaje mi się, że ona tutaj super pasuje. Nie wiem, czy kamerę tak naprawdę oddaje ten sam kolor. W rzeczywistości naprawdę jest super. I kolejna, wydaje mi się, że najlepsza zmiana jest w naszej sypialni. To jest tapeta taka dżungla i słuchajcie, ja mówię, budzimy się w dżungli, ale też nie obyło się bez błędów. Słuchajcie, nie wiem, czyja to była wina, ale zamówiliśmy o 20 cm krótszą tapetę, czyli miała być 257 cm. A ja zamówiłam 237. Nie chcę teraz nikogo obwiniać i w sumie nie wiem, czy to był błąd mój, czy Mesia. Może ja po prostu niepoprawnie zapisałam, albo Mesio niepoprawnie zmierzył, albo mi powiedział też niepoprawnie. Nie wiem. I teraz po prostu musimy szukać jakiegoś rozwiązania, ponieważ tapeta nie była jakaś tania, że możemy tą wyrzucić i kupić nową. Nie, po prostu musimy znaleźć takie rozwiązanie, żeby po prostu przykryć ten błąd. I nam pan podpowiedział, który po prostu nam tu przykleił tapetę, że możemy albo kupić tutaj, w tym miejscu, kupić taką szerszą listwę, tak. Albo po prostu przykleić dwie listwy, jedna na drugą i to też będzie ok. I tutaj też zmierzyliśmy, bo są takie listwy 10 cm. My kupiliśmy w całym domu 8 cm, więc po prostu musimy dokupić nowe listwy, jedna 10 cm i z góry 10 cm kolejna, albo też kupić taką szerszą listwę 20 cm, tylko że na takie listwy 20 cm to się czeka dosyć długo, chyba za dwa tygodnie, a nam już po prostu zależy na już. Jak już ruszyliśmy z tapetami, postanowiliśmy, że od razu ruszamy z listwami, później przyklejamy też lamele. Nie chcemy po prostu tracić czasu i czekać na kolejne te dwie listwy, jeden czy dwa tygodnie, bo nie wiadomo w sumie, co nam tam znów wyskoczy, ktoś zachoruje, albo znów jakieś będą współprace i my znów tego nie zrobimy, więc chyba najlepsze będzie rozwiązanie kupić te dwie listwy po 10 cm, to przykleić i już mieć z głowy. W sumie tutaj i tak przy ścianie będzie łóżko, więc raczej to nie będzie nawet widoczne za bardzo. Może tutaj tylko przy gniazdku. Właśnie odnośnie łóżka, przecież byliśmy ostatnio w IKEA i ja już niby wybrałam łóżko, ale słuchajcie, naprawdę
zupełnie przez przypadek wyszło tak, że nie mieliśmy czasu, żeby Mesiu pojechał po to łóżko. Ja go jeszcze nie zamówiłam i akurat siedziałam na stronie IKEA, zamawiałam takie mniejsze rzeczy najpierw i trafiłam, że jest znów nowość i jest kolejne łóżko, które będzie naprawdę idealnie pasowało do naszej sypialni, tak mi się wydaje. Słuchajcie, naprawdę bardzo się cieszę, że nie zgodziłam się w sumie na swój pomysł, na tamte dwa łóżka. W sumie też wtedy na filmie powiedziałam, że te nogi nie pasują, że trzeba zmienić i później też w sypialni, Boże, tyle razy tutaj mierzyłam i mi do końca te łóżka nie pasowały, bo one są trochę za niskie i byłaby tutaj taka przerwa, a te łóżka, które ja znalazłam w Wezgłowie mają 100 cm, czyli po prostu idealnie by tutaj pasowało. Tylko, że ja jednak muszę zobaczyć kolor w rzeczywistości. I tak, to łóżko też ma zdejmowane pokrowce i ja uważam, że to jest idealne rozwiązanie. Słuchajcie, te łóżka znalazłam w sobotę. Niedziela to już było niehandlowa, więc ja już nie mogłam się doczekać poniedziałku. I teraz bardzo się cieszę. Isza zaliczyła egzamin. Isza dzisiaj chce zostać w domu, odpoczywać. A my pojedziemy do IKEA. Też muszę kupić, słuchajcie, dekoracje. To jest jedyny taki dzień, jedyne urodziny, pierwsze takie urodziny, kiedy nie zamówiłam żadnych dekoracji przez internet, tylko postanowiłam, że chyba pojedziemy do Teddy. Chyba to było w Teddy. Widziałam całe ogromne stoisko z dekoracjami urodzinowymi. Słuchajcie, Maja mi bardzo chciała pomóc. Ona powiedziała, że będziemy razem z nią wybierały, organizowały urodziny Aiszy i bardzo mnie to cieszy, że słuchajcie, od niej to tak wpłynęło, tak, że ona chce mi pomóc, bo wcześniej jak ona była mniejsza, no to była taka rywalizacja, prawda, że ktoś ma urodziny, no to ona też chce jakieś prezenty. A tutaj cieszę się, że jednak to już jest ten wiek, kiedy ona chce pomóc, ona wybiera prezent, ona chce jakby dać coś od siebie, nie oczekując nic w zamian. I ja uważam, że to jest naprawdę wspaniałe i ja chcę jej w tym pomóc, więc po prostu razem będziemy stacjonarnie wybierały dekoracje i zabieramy Was ze sobą. Udało się. I co to ma być? Ale my kupiliśmy mu rower, bo on bardzo chciał. A teraz on jedzie na Mai. Ej, jas! Co to ma być? I jeszcze tak się cieszy? To się co? Jeszcze w klapkach. Zauważ, w klapkach. Elias, teraz mi powiedz, proszę. Kupiliśmy ci rower. I co teraz mamy robić? Elias, który chcesz robić? Chodźcie, Elias, my tutaj nagrywamy coś na Aiszy kanał. Ten? Swój chcesz? Tak. Ale będzie teraz jeździł na moim. Ale on spokojnie już jeździ. Co to ma być? Mam trochę pijamy, jak kupić. Co? Nie, nie kupię teraz nic. Zobacz, słuchajcie, Maja, już gdzie? Przyjechaliśmy do IKEA, do Port Łódź. A gdzie Maja? Tu Maja. Ja chcę to łóżko. Słuchajcie, po żadne dekoracje dla Iszy jeszcze nie dojechaliśmy, ponieważ ja naprawdę spać normalnie nie będę mogła, póki nie zmierzę, nie zobaczę i mam centymetr. Oczywiście spakowałam centymetr. Co wy robicie? Ja nie wiem, co ja mam ostatnio z włosami, ale mnie cieszy, że jednak chyba coś tu rośnie. Fajnie. Dla porównania to jest właśnie to pierwsze łóżko, które chcieliśmy kupić. Już prawie zamówiliśmy. A to jest nowe. Jak moje? Jest duża różnica? Powiedz mi. Te nogi nawet. A nie, to nie to łóżko. Nie ma. A nie. Z tyłu. Okej. Okay. To jest pierwsze łóżko, które chcieliśmy zamówić. A to drugie. Majusia, które fajniejsze? To pierwsze czy to drugie? Nie, ja u ciebie się zapytałam. Wydaje mi się, że różnica jest ogromna. Jest różnica? Jest różnica, zaraz sprawdzimy. Zaraz sprawdzimy. Gdzie jest Elias? Elias już gdzieś pojechał z wózeczkiem. Piszcie proszę w komentarzach, które łóżko z tych dwóch Wam się teraz podoba. Mam nadzieję, że już podjęliśmy ostateczną decyzję. Która jest godzina? 15. Czyli mamy półtorej godziny i za półtorej godziny Maja będzie miała angielskie. Isza została w domu, więc fajnie. Elias! Widziałam cię! Widziałam cię! Gdzie uciekasz? Nie w tą stronę! Co? Maja, zobacz. Powiem Wam, że Isza chyba pod naszą nieobecność idealnie spędza czas, tak? Pa! Maja! Zielona! Zielona! Piłka. 2 złote i tyle radości. Mesio poszedł z Eliaskiem zamówić listwy. Majusia, ty wejdziesz do tej klasy, tak? I co powiesz? Co trzeba powiedzieć? Hello guys! Co? Hello teacher! Majusia, wiesz, ty już nie musisz chodzić chyba na angielski. Trochę stresuję. Troszeczkę, minimalnie. Ja tu.
tak? Hello, guys, hello, teacher. Maja. Hello, teacher. Ty też? Co? Hello, guys, hello, teacher. Gdzie to jest? Dalej, trochę dalej. Do przodu. Wiem, to tam. Jak tam Majusia? Powiedziała, co chciała? Nie, ona się wstydziła i taka cichutka była. Tak? No, ale słuchaj, dajmy jej trochę czasu, ona się rozkręci. No. Hello, guys. Majusia, jak było? Dobrze. Będziesz chodziła? Mhm. Eliasku. A gdzie Elias, gdzie? Wiesz, mu tak bardzo spodobała się ta czapka, że on powiedział, że trzeba kupić, słuchajcie. A czapkę kupiliśmy w Sinsay na dziale męskim i ona, słuchajcie, sam raz jest na niego, więc nie wiem, jaką głowę musi mieć mężczyzna, szczerze. Na myślę, no to będzie za mało. A tutaj moją czapkę. Proszę. Wiecie bardzo. Wiecie co? Pokażę, co ja umiem. Dobra. Oh, ale ty masz długie włosy ogólnie, Maja. Do you like broccoli? Yes, I do. Choć, myślałam, że auto tu jedzie. Chodzimy do Teddy. Majusia, co ty tam wybierasz? Kokardy. Jak my nawet prezentu nie mamy. Szczerze? Naprawdę? Ogromny wybór na urodziny. Zobacz, zobacz to stoisko. Szok. Co to? To dla Aiszy? Nie, tam. Ale ty jeszcze nie masz urodzin. Ale potem. Na później kupić. Nawet hel można kupić. Jaśku, co znowu? Dziecięce to nie można. Ale ty nie masz teraz urodzin, po co na później? No wszystko na później, zobacz, już. Eliasku, mi się wydaje, że ty masz urodziny, tak? Słuchajcie, my, to chyba taki pierwszy raz, że nie mamy dla Iszy prezentu, bo był problem, ponieważ ona sama nie... Jeźmen! Maja kupiła prezent, ponieważ ona sama nie wie, co by chciała dostać jako prezent. Kilka miesięcy temu ona była pewna, że ona chce dostać tablet, żeby po prostu rysować taki profesjonalny. Później jednak zrezygnowała z tego pomysłu, a my zostaliśmy po prostu z niczym. Więc nie wiem, jak to jutro będzie, ale mniej więcej mam jeden taki pomysł i myślę, że jej się spodoba. Ale myślę, że nie będę teraz o tym wam mówiła, tylko wszystko zobaczycie później. Eliasku! Szykuję na swoją rodzinę. Na przyszłym rok. Jasku, już? Koniec? Co? Ja już dzień z Marią, tak? Tak. Robię zakupy, proszę bardzo. To zabieraj Jaska. Tak. Gdzie? Jeszcze pilnuję. Tu, do koszyka, zobacz. Taki sukces tu. On chce zostać, żeby pilnować. Czy mama wszystko kupi? Nie, idziemy jeść. Co myślisz, Majusia? Ja to podobają jej się takie... Co? Wszystko od ciebie najlepsze? Majusia, a taka korona, tak? Majusia, znalazłaś? Masz coś? Maja tu tańczy. Słuchajcie, mamy serwetki, ale nie mamy talerzyków. Zazwyczaj kupuje się talerzyki i kubeczki i wtedy dopasowuje się serwetki, ale u nas inaczej, ponieważ spodobały nam się takie serwetki. Wydaje mi się, że jeszcze też się spodobają. Wydaje mi się, że tutaj pasowałyby nawet po prostu całkowicie różowe talerze, ale tutaj takich nie ma. Są z kotkami, ale to nie to. Co masz? Maja. Mamy też już kubeczki na tą imprezę w sobotę. Czyli nie na teraz, tylko na później szukamy, więc może jeszcze uda się coś znaleźć. To Maja kupiła dla Iszy. Co, Majusia? Moja dameczka. Idziemy do kasy? Mhm. Jakie powitanie! Słuchajcie, już wróciliśmy do domu. My szybko z Mają pokażemy wam, co kupiliśmy. I już będziemy się z wami żegnać, ponieważ jutro będzie wielki dzień, tak, Majusia? Majusia ma takie pudełeczko. Ogólnie ona lubi takie pudełka. Tu kupiłam dla... Siebie albo dla Iszy, tak? Jedno dla ciebie, nie dla... A Isza uwielbia takie cukierki. Tak na ogół nie jemy żadnych cukierków, ale ponieważ Isza lubi, no to kupiłam kilka takich paczek. Będzie jej po prostu na zapas. Majusia, kupiłaś. Dwie chcę sery. Spakować to, otworzyć. Tak? Teraz? A do jutro, no spokojnie. Będziesz miał... Teraz chcesz. Dobra, Majusia, pakuję wszystko. Czy takie cukierki, ale te chyba są smaczniejsze. Takie dekoracje, myślałam, że tutaj powiesimy przy światłach. Świeczki, balony. Majusia jeszcze kupiła takie słuchawki. Pączki, tak? A nie, donaty. Majusia też się zmieszczą do tego pudełka. Ale ty wszystko przemyślałaś. Możesz wiesz, o, albo nożyczka miał przyjść, tak? I reszta to rzeczy Eliaska. Udało się. Słuchajcie, kończymy już tego vloga. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami, ze mną, z Majusią. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia, do kolejnych filmów, vlogów. Pa, pa!